Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zrecenzujmy To. 14 grudnia, 8 rano, także otwieramy 14 okienko i jak już widzicie, znajdujemy tutaj Hermionę w szaliku Gryffindoru, z szalikiem Gryffindoru. Także dajcie mi chwilkę, a ja złożę tą minifigurkę. Także jak już widzicie, minifigurka Hermiony została złożona, wraz z nią dostaliśmy takie kremowe, jasne, brązowe, strasznie różdżki, także spoko. No ale jeśli chodzi o samą minifigurkę, to muszę przyznać, prezentuje się bardzo fajnie. Jak widzicie, ma tutaj bluzę czarną z godłem Gryffindoru, ma również szaliczek zarzucony. No muszę przyznać, że tors wygląda bardzo fajnie. No o nóżkach nic nie powiem, bo to są po prostu zwykłe małe stópki, nie ma na nich żadnych nadruków, więc nie ma co się rozgadywać na ich temat. Włosy spoko, są takie same jak dostaliśmy w zestawie Hogwarts Express, więc no dla mnie to nic nowego. Jeśli chodzi o twarzyczkę natomiast, to jak widzicie ma tutaj dwie główki, tradycyjnie jak każda minifigurka w sumie. Jedna taka casualowa, uśmiechnięta, druga natomiast przerażona. Jeśli chodzi o taką ciekawostkę, to na grupie LEGO Polska, jeśli dobrze pamiętam, ktoś podzielił się tym, że dostał błędnie wypełniony kalendarz adwentowy, że tak powiem. Bowiem w pierwszym okienku zamiast Harry'ego dostał właśnie Hermionę. No i również w 14 okienku dostali Hermionę, także mieli dwie Hermiony na kalendarz adwentowy. Taka ciekawostka. No ale co wy sądzicie o tym okienku? Ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!